Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyś wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Oto słowo Pańskie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. To już kolejny raz, kiedy słyszymy w ostatnich dniach słowo biada. Biada uczonym w piśmie, faryzeuszom, ale nie ostatni. Jutro też usłyszymy o tym, jak Chrystus mówi biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze. Prawdą jest, że oni coś dobrego w swoim życiu robili, bo dawali dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, czyli coś zewnętrznego, że inni to widzieli ludzie. Natomiast też prawdą jest, że dopuszczali się nieprawości, że zaniedbywali to, co było najważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Dbali o to, co na zewnątrz, a nie to, co wewnątrz, o swoje serce. Pan Bóg, Pan Jezus, jak patrzą na nich, to patrzą widząc też to, co jest wewnątrz. Dlatego, że Bóg nie widzi tylko tego, co jest na zewnątrz człowieka, tej fasady, którą człowiek tworzy o sobie, ale przenika nas. Psalmista mówi: Ty, Panie, znasz mnie i przenikasz. Ty wiesz, kiedy wstaję, kiedy siedzę. Dzisiaj też w listu do Hebrajczyków słyszeliśmy przed Ewangelią: żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże to osądza, ale też i Bóg. Każde nasze pragnienie, każdą naszą myśl jest w stanie osądzić, bo to widzi, zna nas doskonale. Przykre jest to, że również i dzisiaj zdarza się tak nam, kapłanom, że czasami nie dorastamy do tego, czego Bóg od nas wymaga, też wewnętrznie, czasami zewnętrznie tylko, co się w naszym życiu. I czasami brakuje właśnie tego wnętrza, tej troski, i też księża zmagają się i dążą do doskonałości. Są tymi, którzy pracują nad sobą, do tego są wezwani. Ale z drugiej strony to nie jest też tak, że ktoś jest niedoskonały, czy wtedy uczeni w piśmie, czy faryzeusze, czy dzisiaj, że jest jakiś ksiądz niedoskonały, jak słyszymy o jakimś skandalu, to zwalnia człowieka z tej odpowiedzialności, aby wzrastał w wierze. Niektórzy się łatwo usprawiedliwiają, że z racji na to, że ktoś tak postąpił, coś zrobił, jeden na przykład na 1000, czasami słyszymy o jakimś skandalu w diecezji jednej, gdzie jest 700, a może 1000 księży, w zależności od diecezji. I o tym się bardzo długo mówi. Natomiast nie mówi się o wielu innych księżach, którzy pracują w szpitalach, może na froncie, może pracują ci z młodymi, może ze starszymi, w jakichś hospicjach. O tym się nie mówi, ile dobra się dzieje na co dzień. Za grzech trzeba przepraszać i Kościół przeprasza i też pokutuje. Natomiast z drugiej strony my jako wierni jesteśmy zawsze wezwani do tego, aby pomimo tego, że coś się wydarzyło, ciągle szukać Boga, bo wiara jest też rzeczywistością indywidualną. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby dbać o naszą relację z Bogiem
a nie zwalniać się łatwo właśnie wtedy z relacji z Nim. Dzisiaj w Kościele mamy ciekawą świętą. Jest to wspomnienie dowolne, nieobowiązkowe, świętej Róży z Limy. Ona może być przykładem właśnie osoby, która w swoim życiu bardzo mocno postawiła na pragnienie bycia blisko Boga. I w swoim życiu robiła wszystko, co tylko mogła, niezależnie od tego, co było na zewnątrz, aby być blisko Boga. Nie uzależniała swojej wiary od wiary kogoś. A wręcz przeciwnie, kiedy miała różne przeciwności, robiła wszystko, aby jej wiara wzrastała. Róża była osobą urodzoną w Ameryce, w północnej, w Peru, południowej, która pierwsza została kanonizowana przez Kościół katolicki. Od dziecka była wyczulona na Bożą prawdę, starała się być posłuszna rodzicom, temu co słyszała z ambony, a przełomem w jej życiu duchowym była lektura biografii świętej Katarzyny ze Sieny. Poczuła wtedy taką wielką więź duchową z tą świętą i postanowiła naśladować dominikańskie cnoty i tę właśnie wizję i sposób zbliżania się do Boga, którą właśnie miała święta Katarzyna. Zaostrzyła wtedy swoją ascezę, czyli wymagania od siebie i też taką troskę o siebie. Złożyła prywatne śluby czystości, powiedziała rodzicom, że chce wstąpić do zakonu. I tu zaczął się problem, dlatego że nie otrzymała na to zgody. Wtedy postanowiła, jak święta Katarzyna, obciąć sobie włosy. Robiła wszystko, aby popsuć swoją cerę. Smarowała się na przykład pieprzem, też i twarz, po to, aby nie wyglądać pięknie. Nie udało się jej to, dlatego że jej cera była przepiękna. Potem, po 10 latach nacisków rodziców, zaakceptowała to, co się działo w jej życiu i w jaki sposób wpłynęła na rodziców, że zgodzili się, aby miała taki sposób życia, ale nadal nie pozwolili jej pójść do zakonu. Chcieli ją mieć u siebie w domu. Wtedy wstępuje do trzeciego zakonu, czyli świeckiej fraternii. Żyła nadal w domu, dokładnie w ogrodzie, gdzie zrobiła sobie pustelnię, stąd też róża, która kwitnęła w ogrodzie. Spała tylko 2 godziny na dobę, na wyjątkowo niewygodnym posłaniu. W dzień służyła potrzebującym, między innymi prowadziła małe hospicjum dla dzieci, ulicy i porzuconych starszych osób, a nocami się modliła. Pod koniec życia prawie nic nie jadła, a nawet do tego, co spożywała, dodawała popiół, po to, aby nie miała przyjemności z jedzenia. Doświadczała, jak wszyscy święci, bardzo dużo pokus, prób wiary. Przeżyła tak zwaną noc ciemną, bardzo głębokie doświadczenie trudu, niewidzenia Boga, ale też doświadczała różnych bliskich, mistycznych uniesień. Widziała na przykład Pana Jezusa, Maryję. Podczas jednej z wizji Maryja właśnie dała dzieciątko Jezus jej do rąk. Czyli Bóg jej wynagradzał to, co robiła, to dobro, które czyniła. W szpitalu, który założyła, była taka mała figurka kilkuletniego dziecka, Jezusa, przed którą często się modliła o zdrowie dla swoich pacjentów. I tę figurkę potem nazwano doktoriko, czyli mały doktor. I kult tej figurki do dziś jest żywy w Limie. Czego nas uczy ta święta w kontekście tej Ewangelii? Tego, że nie zrażała się przeciwnościami. Gdy nawet wokół rodzice czy inni dziwili się jej sposobowi życia i jej nie pozwalali na takie życie, ona się nie zniechęciła i wszystko robiła, pomimo tego, co widziała, co było na zewnątrz, aby być blisko Boga. Robiła wszystko i wymagała od siebie, aby wzrastać w miłości też do bliźnich, bo nie zamknęła się tylko na swoje życie i relacje z Bogiem, ale starała się o relacje też i z braćmi, bliźnimi, którym służyła. I można zadać sobie to pytanie, jak to jest w moim życiu? Czy ja mam w sobie ten ogień szukania Boga? Uczonym w piśmie i faryzeuszom tego zabrakło.
dbali tylko do jakiegoś momentu o to, co jest na zewnątrz, a nie rozpalali swego serca, szukając Boga. Róża, tak. To był jej wybór, jej podążanie za Bogiem. A czy u nas też tak jest, że pomimo tego, co czasami widzę na zewnątrz, że ktoś mnie zniechęca do Boga, czy się śmieje ze mnie, czy we mnie jest ten ogień, który powinien być, dążenia do Boga. Takie wymaganie od siebie w życiu duchowym. To właśnie prowadzi do świętości. Postawa nasza. Na koniec ostatnie zdanie ze świętego Maksymiliana Kolbe. Kiedyś powiedział, kto się mało modli, mało otrzymuje. Kto się dużo modli, dużo otrzymuje. A kto się bardzo dużo modli, ten zostaje świętym.